Witam we wtorek 9 lutego. Trudno na razie mówić o jakimś przełomie, jeśli chodzi o krótkoterminowy, no już nie wspominając o średnioterminowym wizerunek techniczny WIG-u 20. Była próba pokonania linii szyi klasycznej formacji głowy z ramionami. Co więcej, doszło nawet do naruszenia stosunkowo wiarygodnej górnej spadkowej linii kanału cenowego, no ale w tej chwili wydarzenia na WIG-u 20 rozgrywają się poniżej wymienionych barier podażowych, ale ponad lokalną strefą wsparcia 1742-47. W moim odczuciu pierwszym sygnałem zapowiadającym możliwość załamania się całej tendencji wzrostowej będzie właśnie przełamanie wymienionego przed momentem węzła popytowego. Wydaje się, że istotną rolę mogłoby tutaj również odegrać pojedyncze zniesienie 61,8, to jest poziom 1714. Gdyby również i ta bariera popytowa nie utrzymała naporu podaży, powrócilibyśmy na WIG-u 20 tutaj w okolice poprzednich minimów cenowych, czyli również strefy 1676-86. A więc pozostaje ten główny wątek dotyczący zapory podażowej 1821-31. Dopiero pokonanie tej właśnie strefy w moim odczuciu byłoby ważnym elementem, ważnym czynnikiem poprawiającym krótkoterminowy układ techniczny wykresu. Kontrakty i tutaj znane nam już naruszenie strefy 1785-1790, wzrost aktywności podaży i w efekcie kontrakty testują obszar wsparcia 1745-52, lokalną zaporę popytową, analogiczną, jeśli chodzi o węzeł 42-47 na WIG-u 20. Strefa posiada wzmocnienie w postaci linii kanału, niebieskiej median line. No i w zasadzie od początku dzisiejszej sesji wydarzenia koncentrują się w tym właśnie rejonie cenowym. Pewnym problemem jest to, że popyt nie potrafi z tego rejonu zainicjować ruchu odreagowującego. No ale póki co wsparcie pozostaje w grze. Jeśli doszłoby do negacji tej właśnie strefy, nie można wykluczyć, że podaż przejęłaby inicjatywę w jeszcze jakby większym wymiarze i w efekcie mogłoby w takiej sytuacji dojść do konfrontacji w strefie 1703-1712, stosunkowo szeroki korytarz cenowy. Tutaj pokazuje wzmocnienie w postaci zielonej median line, negacja tej strefy to duże prawdopodobieństwo powrotu kontraktów w okolice właśnie poprzedniego minimum. Indeks DAX, ujęcie średnioterminowe, skala tygodniowa i znane nam już naruszenie ważnego średnioterminowego wsparcia 9025-9217. Problematyczną kwestią pozostaje to, że aktywność popytu w tym rejonie jest znikoma. Nie widzimy tutaj jakichś aktywnych prób przeciwstawiania się presji podażowej. Natomiast w kontekście tej strefy na pewno istotne będzie dopiero piątkowe zamknięcie. Na razie są kłopoty z wykreowaniem ruchu odreagowującego. Indeks S&P, powrót do bazowej zapory popytowej przetestowanej kilka tygodni temu, czyli strefy 1815-24. Tak jak już wielokrotnie wspominałem, nieutrzymanie naporu podaży przez ten właśnie obszar to negatywny sygnał zapowiadający kontynuację ruchu spadkowego. W tej chwili niepokojącym sygnałem jest oczywiście to, że S&P zszedł poniżej dolnej średnioterminowej linii, czy też długoterminowej linii kanału wzrostowego. Więc ważny test wsparcia 1815-1824. Dziękuję bardzo.